finał DreamHack Masters Last Chance. Zaczynamy. W dolnym lewym rogu w kolorze czerwonym Koreańczyk, wybraniec Protossów. Kiedyś Jenner Greenwings, teraz Afrika Freaks. Podniosła muzyka, bo może jakimś cudem on to ugra. No ale z drugiej strony w kolorze niebieskim jest Jonas Otala. Oczywiście Finn z NC Esports. Człowiek, przed którym każdy czuje gigantyczny respekt za jego osiągnięcia. No i jeszcze jedno, które ja tak, na które ja tak bardziej zergam, czy uda się Serralowi jako pierwszemu graczowi w historii StarCrafta 2 wygrać $1 000 000 z turniejów. Czy będzie pierwszy, czy też może zrobi to Maru, może zrobi to Rogue z Korei. No ale na, niewątpliwie Serral najlepszy gracz spoza Korei w historii StarCrafta 2, jeżeli chodzi o wygrane turniejowe. No i znowu pokazuje, że ma genialną formę. Od 2018 roku wchodzi do turnieju przeważnie jako faworyt, albo jeden z faworytów. Zergam, tak, już mi się ci zergowie udzielają. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć też, jakie pomysły ma Trap, bo tutaj trzeba wygrać aż 4 mapy, żeby odnieść sukces. No i $12 500 za pierwsze miejsce. To jest turniej wyłącznie online, ale widzimy też graczy. Tylko Serral. Chyba jakoś się jeszcze ubrał bardziej, bo pamiętam, że koszulka drużynowa, no jest, nawet widać, tak, NC, widać logo Red Bulla, Asusa. Widać też wąskie drzwi fińskie. Ale coś jakby zmienił Serral. Chyba się troszeczkę wolał dogrzać. No w Finlandii to też pewnie za ciepło nie jest. A, minus 25. No właśnie, no to, to by trochę tłumaczyło. Najgorsze właśnie z perspektywy gracza jest, jak ci jest zimno w palce, no bo a jeszcze na niektórych turniejach czasami klimatyzacja wprost na palce wieje i to tak nie za dobre jest. Gdy gra się turniej i czasami się ręce też troszeczkę mogą trząść, jeszcze zimno, nieprzyjemnie. Ładnie, Linga udało się dogonić. Trap wybiera w pierwszej rozgrywce na Pillars of Gold Stargate'a, czyli z powietrza będzie chciał na razie męczyć przeciwnika. No i adeptki też oczywiście będą się pewnie wałęsać po mapie, już są dwie zagrane, już wychodzi Trap na małe polowanie. Na pewno w takich dłuższych pojedynkach, czyli best of 7 do 4 wygranych, jest ogromna szansa, że zawodnicy będą chętniej częściej sięgać po taktyki, które szybko będą kończyć mecz, czyli all-iny, jakieś cheesy, 2-3 bazowe. Może zobaczymy słynne German Taxi, czyli przerzucenie szybko królowych na drugą stronę mapy. No i do tego oczywiście jakieś Roacher, Ravagery, Lingi, Wjazd. Chociaż też Serral w sumie nie grał od tego akurat buildu, tylko trochę inne. To też jest dobra mapa na przykład, żeby zagrać Swornhosty, które już pokazywał w tym turnieju Serral w poprzednich fazach. Na Serrala, na Statsa siadało. Mówił w wywiadzie przed finałem Serral, że nie ma problemu, na którego gracza zagra. Trap, Klem, na obu się czuje pewnie. Ta dzisiejsza forma na TY'a to jest potwierdzenie, że Serral jest w dobrej dyspozycji i spokojnie może ugrać turniej. No ale jest coś też magicznego w tym turnieju w Trapie. Jeden jedyny Protoss o dziwo wygrał z Solarem po tym, jak przecież było fatalnie. Przegrywał 0-2, już tylko jedna mapa i do widzenia. Tu nagle wygrywa 3 gry i cieszy się sukcesem. A Solar też swoją drogą był wkurzony. Dał to po sobie poznać po kamerce. No mi bardzo ciężko oczywiście z perspektywy Protossa uwierzyć, że Trap będzie miał takie sztuczki jak w meczu z Solarem i znowu zaskoczy wygranymi. Ale takie 4-1. Może 4-2. Pewnie taki będzie wynik. Chociaż czasami też się dzieje magia. Zwłaszcza Trap jest takim właśnie dziwnie dobrym zawodnikiem, jeżeli chodzi o te rezultaty turniejowe, bo jak się tak patrzy na to, co czasami te jego otwarcia, zagrywki, no to takie... No albo wejdzie, albo nie wejdzie, ale zaskakująco często to się udaje. Szybkość do Overlordów grana. Roachage, to jest German Taxi? Czy mi się wydaje, czy Serral właśnie skasował Lair?
Tak, tak, to jest German Taxi, wywołane. Niemieckie taksi. Albo podwarszawskie metro. Czy tam warszawskie metro raczej. Jazda, jazda. Idą roucze. Trap już troszeczkę widzi. Pytanie, czy w 100% spodziewa się, co takiego zagrał jego fiński rywal. Będzie atakować. Ojej, tu jeszcze 5 warpgate'ów się kończy, czyli nie ma zbyt wielu jednostek Protoss. Trap jest atakowany. Tak, teraz już na pewno zauważył, co się zbliża. Wydawało mi się w ogóle, że tylko 4 królowe zebrał ze sobą Seral. Ale to też powinno wystarczyć. A nie, jest 6. Dobrze, wszystko się zgadza. Transfuzje, Ravagery, trochę Roachy. Roachy jeszcze trochę idą przez mapę. A nie, to są już Ravagery. Dobrze, 2 wojny. Jak z tą baterią, trzeba ją jak najszybciej zniszczyć, żeby nie leczyła Voidreya. Jedną... O, jeszcze tutaj jedna z tyłu i tu jeszcze 2 kolejne. Ale co z tego? Tu nie ma jednostek do walki. Korańczyk zaskoczony. Piękny Olin. No i dla Fina to jest krótka chwila i ma 1-0. Wszystko pęka. Trap tak specjalnie nie reaguje. Patrzy jak dziecko, któremu są odbierane pieniądze z komunii. Ale jeszcze wierzy w archony, które tam są na górze rampy morfowane. No też bateria jest. Dużo baterii nabudował. I także się wyrobił z niektórymi, bo to jest naprawdę czasami trudne do przewidzenia. No szczerze mówiąc, jak zrobi dużo zelotów, archonów, to on to odeprze, tylko... No jak dalej? Seral już w sumie zadronował, bo już też spodziewa się, że będzie... w stanie się Protoss obronić, a jeszcze klasyka, czyli Cryptomory mu pozrzucał dookoła. Tak, jeszcze biomasą chcemy opuścić trzecią bazę, żeby tam się za szybko nie rozwinął. No i jeszcze Lingi, ajajaj. No nie, no nie ma, nie ma dla pana trzeciej bazy na razie. A on jeszcze jednego Cryptomora tu ma, jeszcze go przestawia na prawo, żeby znowu zalać trzecią bazę biomasą. Znaczy miejsce pod trzecią bazę. Uwielbiam ten ruch po prostu. Do tego to nie grali dawno. Nie, no do Overlorda królowe. No bo akurat. Bo akurat jest transportowiec i za Voidreyem pościg. Ale to trzeba przyznać, że Trap nieźle myśli, bo zrobienie Disruptorów. I może to wszystko w połączeniu z Zelotami Archonami. No tylko on musi perfekcyjnie uderzyć, a to jest... No nie, no nie da się chyba aż tak dobrze zagrać Disruptorami, żeby to jeszcze obrócić na swoją korzyść. Seral chyba będzie szedł na kolejny atak. Już jest szybkość do Roachy, szybkość też do Bane'ów w drodze. Ohoho, Trapasz ze zdumienia otwiera usta, bo faktycznie sporo zergów się pojawia pod jego bazą. O, i są też Bane'y. Bane'y, czyli odpowiedź na zelotów. Doskonała. Ucieka Korańczyk i znowu nie będzie mógł zająć trzeciej bazy, ale go ten Seral przyblokował już kolejny raz. I spycha w kierunku przegranej. No, trochę dyskusyjne strzały tych Disruptorów. No i nie ma trzeciej. Potężny wylew zergów znowu zatriumfował. A myślę, że Trap teraz chyba chce trochę wkurzyć Serrala tym siedzeniem w rozgrywce, bo mecz właśnie już wydaje się być bardzo przesądzony. On mimo wszystko się nie poddaje. Jeszcze mu Cryptomory stawia. No nie, co za skandalista. I tu biomasa, i tam biomasa. I co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nic już nie wybuduje. Nie ma pozwolenia. Koniec.
drop królowych do pierwszej bazy. Ja mam wrażenie, że Gesserard się już dobrze bawił. By powalczył z tymi stalkerami. Tam chyba królowe mają sporo transfuzji. Jak na razie bardzo jednostronnie. No. O, dobry strzał Disruptorem. Teraz, no, ten drugi, trzeci. Nawet. To wie, może jest jakaś szansa. Protoss ma całkiem niemało jednostek. A Serral tak trochę aż za... O! Chciałem powiedzieć za odważnie, ale trzeba by na pewno... Nie, no dobrze. Połączą się Bejny. Jeszcze jak. No i Archona chyba też tak jest. To zdąży złapać. Super bateria aktywowana. To jest dobry moment, żeby się zawrócić, ale jeszcze korosiwy zniszczyły jedynego Disruptora. Ale jest świetna kontrola. I już piątą bazę robi Serral. Przypominam, że Protoss jest na dwóch. No teraz to już naprawdę, jak dla byka kartofel, to jest wyzwanie. Serral musi, no, po prostu chwilę poczekać, wjechać i już. No to nawet nie musi kontrolować specjalnie dobrze jednostek. Skały rozwalone, to też utrudnia podejście trapowi, ale nie ma wyjścia. Już nie poekspuję. No dobra, czas przystemplować zwycięstwo. Trap podchodzi, podoba mi się to optymistyczne rozstawienie jednostek. Armia trapa. No jeszcze w dodatku jest taka zgrupowana. No i już poszarpana jak pomidor pod kosiarką. Jeszcze tego kolosa myślę, że wystarczy. Już psycha siądzie, no bo same stalkery też za silne nie są. A, jeszcze... jeszcze biega, nie! On igra. On igra ze wszystkimi już chyba. Dobrze, a może chcę trochę wymęczyć Serrala, tak wiecie. Wjechać mu na psychikę tym siedzeniem w grze. Ale fajnie, pomikrowali. Co ja tu widzę? Na co ja patrzę? To jest 12 pól od Serrala. Pięknie. Tymczasem baza trapa na ekranie. Pięknie. 12 pól. Najpierw German Taxi, teraz 12 pól. I to jest sposób, w jaki często właśnie Koreańczycy grali takie mecze, bo osoby spoza Korei tak myślały, dobra, no gramy w finał, no to pokażmy skilla, grajmy długie gry. Ekonomia głupcze. A Koreańczycy często lubili właśnie grać tak, jak Serral zagrał pierwszą, no i teraz zaczyna drugą mapę. Czyli jakaś taka agresja, coś niewygodnego, jakieś wrzucenie piłki za plecy. A niech się teraz męczy. Ale też może być tak, że po prostu Serral nie jest specjalnym fanem tej mapy i też on na przykład tutaj mógłby te swoje Swarhosty też zagrać. No, wszystko może zagrać, ale wiem, że na niej to lubił. Tak, Laser ma wersję z Nedusem i jego nazywa się Warszawskie Metro. Warsaw Subway, to. No dobra, trap. Jak widać już wie, co się dzieje, bo jego zwiadowca sprawdził drugi koniec mapy. Lingi biegną. To będzie chyba 10 lingów. Przeważnie robią zergowie 10 lingów. Czyli 5 larw jest na to poświęcanych. A teraz już robi z powrotem drony Serral, bo to wbrew pozorom, no niby najszybsza agresja możliwa zergom. Ale też się robi ekonomię. No i teraz sporo zależy od kontroli. Znaczy, wszystko zależy od kontroli jednostek. Trap też przyciągnął 3 robotników. Do pomocy. Oni też mogą trochę atakować i trochę przyjąć na klatę. No, boi się Trap. Serral w międzyczasie atakuje mu Gatewaya. Dobrze. Będzie atak, ale też drugi zelota. Trap nie lekceważy sytuacji. Serral jak zwykle coś złapie. Jak nie probkę. O, jedna proba na przykład.
No może zelotów. Nie, nie, nie. Chyba teraz już będzie ciężko. Próbuję wbiec. Nie, nie. Próbuję wbiec. Kombinuję. O, jest otoczenie! Proby próbują powrócić, ale jeden zerknik je zablokował. Nice, zeloty wyciągnął Seral. Pytanie tylko, czy to było tak do końca opłacalne, ale wydaje mi się, że jak najbardziej w porządku. Bo jak nie było złe, to było ok. O, nawet stracili tyle samo minerałów. Obaj. No i idziemy dalej. Protoss przez otwarcie Serala ma o wiele późniejszy Nexus. O, to będą cztery adeptki przed Nexusem. No też ciekawe. To jest trochę minus, no bo tracisz ekonomię, żeby zaatakować. A czy to się opłaci? No to już inna kwestia. No nie no, Zelota powinien poczekać właśnie na adeptki. I dopiero razem z nimi może uderzyć. Seral już chyba się przymierza do... A nie, to nie jest... To nie drona, to proba. Krapa tam patroluje. No i zobaczmy, jak dużo ugra Koreańczyk. Czy w ogóle cokolwiek te dwie adeptki zrobią? A jak dwie, no to... Znaczy, jak nie dwie, no to może za chwilę cztery. No czemu nie ma czwarta? Aha, bo czwarta jeszcze pewnie coś, czegoś szukała na górze. A królowe myślę, że całkiem dobrze się sprawdzą. Nie ma co, nie ma co. Seral zagrał dość poprawnie, bo nie zrobił za mało zerglingów, tylko jest ich dobra liczba. I jeżeli się przeteleportuje Protoss wprost na te zerglingi, to na pewno nie będzie zachwycony. To jest dziwny atak, nie rozumiem do końca trapa, ale może chodzi o to, żeby opóźniać trzecią bazę jak najdłużej. Ale to opóźnić trzecią bazę bardziej kosztem tego, że ty masz bardziej samopóźnioną drugą, to się wydaje jakbyś... No tak... No się rozmieniał na drobne. Tak trochę... No chcesz kogoś walnąć, ale najpierw sobie samemu przynajmniej parę liści sprzedać, no to to tak... Niekoniecznie, niekoniecznie. Drony jadą do kolejnej bazy. To jest trochę spóźniona wieżyczka chyba. Też Seral na ogół ma je bardzo dobrze wyliczone. No to tutaj będzie kilka sekund. O nie, Oracle też tak. Nie, 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 nie. Okej, okej. Jednak jest perfekcyjnie wyliczona wieżyczka. Tak dobrze, że lepiej się nie da. Ale to też częściowo dlatego, że trap tak stanął i przez momencik nie leciał. Jak to miałby może te 3-4 sekundy. Trzech Oracle dąży trap. Ciekawe, czy będzie push, bo czasami pamiętam, że właśnie on lubił zrobić takie 4-5 Oracle i adept pusha. Ale przeważnie Protosi się na trzech Oracle oczywiście zatrzymują. Tak, żeby za dużo nie wydać na jednostki powietrzne, ale one mogą sporo zdziałać. I żeby oczywiście reszta kasy już szła w inne rzeczy, w tym przypadku trzecią bazę Twilight Council i Forge'a. O, i zaczyna się niezły nalot. Nie ma żadnych królowych. Sama wieżyczka co prawda strzela, ale nie jest tak mocna, żeby powstrzymać obrażenia ekonomiczne. No i tu się Seral pewnie trochę wkurzył. Ale zdarza się. No ciekawe co dalej. Czy to będą właśnie jakieś Swarmhosty, czy Roach'e? Krawacze, może Lurkery, może Kampa? Nie wiadomo. To może być oczywiście wszystko, ale już mamy plus jeden do jednostek zasięgowych na pasku produkcji zergowym, czyli... Faktycznie w kierunku Roach'y, Hydralisków, no może i właśnie Swarmhostów to idzie. No znając Serala właśnie tych Swarmhostów bym się spodziewał, ale zobaczcie jak robi trap, co robi trap. Link Stalkery i plus jeden, teoretycznie odpowiedź bardzo ładna właśnie na koncepcję Roach'ową i Swarmhostową. I do tego trap też spróbuję zrobić takie lekko zagrażające przeciwnikowi wyjście. Chociaż chyba, no właśnie, tak myślałem, że pewnie chodzi głównie o zniszczenie biomasy, którą bardzo szybko odbuduje Seral.
już mają podobny limit, już mają podobną sytuację. Są small hosty. Nie wiem, czy po takim otwarciu to jest takie najlepsze, co tam można wymyśleć, ale skoro działało na Showtime'a, chyba Statsa też, czemu nie na Trapa? Tak, gra jest w miarę wyrównana, nawet bym powiedział może aż za, jak na ten dziwny początek, z tym, że Trap teraz robi drugie robo. Wydaje mi się, że najważniejsze teraz będzie dla niego dożycie do... albo, no tak, no pewnie do kolosów. Chociaż Disruptory też pamiętam, że grało właśnie Stats. I też na tym dało się w miarę bronić. Overlord z zerglingami. Trochę już firmowy ruch Serrala. Królowe Ravagery Roach od przodu. Swarmhosty tylko czekają, żeby wypluć kolejną falę, którą właśnie chce wymusić Trap, ale Serral nie puszcza, nie puszcza. Nie ma takiego łatwego marnowania fali, ale dobra, jednak zmusił. Serral nie wytrzymał tej chwili. Pamiętajmy, że tu nie ma Immortali, tu nie ma Archonów też, arcyważnej jednostki, która by tutaj pomagała. Mają być za to kolosy, bo już widzimy pierwszego na pasku produkcji, ale zanim odbędzie, to lokusty polecą do pierwszej bazy. Była też próba wrzucenia zerglingów niezbyt udana. Poczyhały stalkery Trap. O, i tu jest pułapka, czyli pierwsza fala lokustów w sumie zatrzymana. One po prostu znikną, one nawet nigdy nie zostaną rozmrożone. Tak jest. Nice, no ale właśnie, to dalej są tylko stalkery, to nie jest taka potężna jednostka. Chociaż dodaje też zelotów. O, i Oracle ładnie atakują. Gdzie jest bateria? Nie ma baterii! No to jest kaskader Trap. Powinna być jedna też w naturalu, chociaż może po prostu została zniszczona chwilę temu przez Zerga. Kolejna fala lokustów ląduje. Kanon zniszczony. O, i to jest kolos odsłonięty! Nagi kolos! Nie! No. Aj, runął jak gospodarka Wenezueli chyba Trap. Właśnie do tego to wszystko miało zmierzać, no, ale no nie ma opcji. Chociaż chwileczkę, jest kolejny kolos z lewej strony, stalkerów cały czas sporo, może jednak na raty z problemami, ale w sumie bez stracenia jeszcze robotników w znacznej liczbie. To jeszcze ma się prawo jakoś może szczęśliwie dla Protossa zakończyć, chociaż właśnie Serral zaczyna wchodzić między robotników. Teraz może nie głupio, gdyby zaatakował Proby, chociaż on woli rozciągnąć rozgrywkę i może za chwilę dzięki temu ugrać jakąś fajną pozycję dla Swarmhostów. Protoss biegnie za tymi kilkoma roachami. A tu kolejna fala nadchodzi. Czeka, aż chyba wszystkie... Tak, teraz wszystkie Swarmhosty są przeładowane. Są bomble, można wysyłać lokusty. Myślę, że właśnie druga baza będzie tym celem. Proby albo Nexus. Albo jedno z drugim. Myśli Serral, gdzie wylądować. Czy to trochę grozi, trochę fejkuje, że w lewo, jednak w prawo. I 13 probek już zniszczonych. Myślę, że Nexus też jest w zasięgu tych lokustów. No. Będzie. Aj, jednak. 3 punkty życia, jedno uderzenie. I zmarnowana okazja Serrala. Ale i tak trzeba przyznać, że no 14 robotników mocno uderzyło w gospodarkę. O, i teraz, no nie, no to jest otwarte jak granice Europy. A może nie teraz. Ale oddał tego Nexusa niemalże za darmo Trap. I kolejna fala leci do pierwszej bazy. Serral znakomicie gra lokustami i Swarmhostami. Przede wszystkim priorytet na ekonomię moim zdaniem jest absolutnie kluczowy. No nie, no teraz to do widzenia. Jak dom w Czeczenii. Kolejny Nexus pęka, wyliczone. No jeszcze widziałem, że Serral przechodził w tym samym czasie w lurkery. Nie no, miazga. O, dziwne, że Serral to nie wjechał. Może teraz z dronami chce spróbować. No, jakiś tam respekt do kolosów pewnie ma, ale już nadchodzą Swarmhosty od pleców. I kolejne kolosy, i kolejne jednostki. Nie mają szans. Trap poddaje się i to jest 2-0. A zaczęło się od niewinnego 12 pula. Nie no, mega dobrze gra Finn. Robi na razie co chce i wygrywam. Lecimy, kolejna mapa. W dolnym prawym rogu Koreańczyk Trap.
No i mapa, bardzo standardowa Romantic Site. I może zobaczymy tutaj właśnie pierwszą zwyczajną grę ze strony Fina, a może będą same oliny. To by też było takie fajne, to takie przypieczętowanie i zamarkowanie, że dobra, jestem lepszy, to nawet nie będę grać makro. Nie no, na pewno tak nie myśli Seral, że może tam absolutnie co chce robić. Ale no, pewny siebie też jest i no też powinien być raczej gracz. Czy on robi proxy hacze? Nie. Nie, chyba nie. A, od razu, a nie, bo przez chwilę widziałem, jak drona już jedzie w kierunku godziny 12. On po prostu wcześniej zauważył, że proba jedzie mu zablokować hacze. No to zablokowała, trudno. On już gdzie indziej postawił to, co chciał. Seral teraz jakoś tak się uśmiechnął, jakiś taki grymas, jakieś takie lekkie niedowierzanie. O co tu chodzi? I teraz coś mówi do siebie, nie wiem, sam obok niego tata siedzi, on mu tłumaczy, no i patrz, i tu masz takie drony. I one zbierają minerały, i zobacz, i o, i transformacja w budynek jeden, drugi. No i teraz czekasz, bo teraz nic się nie dzieje, znaczy drony robisz. Myślę, że tak to właśnie u niego wygląda, gdy rusza i coś tam pod nosem dyktuje. Na Skype'ie mamy połączenie. Powie do niego po polsku, co ma robić z delayem 2 minuty. Ustawione. Czasami widać właśnie tam w tle, gdy drzwi są otwarte u Serrala, domowników. Albo tata mu tłumaczy. I na koniec będzie, o tato, zobacz, 12,5 tysiąca dolarów. Pogjump. Idziemy zapolować na łosia. Czy co tam mają w tych fińskich lasach. Absolutnie klasyczny początek trap. Pamiętam, że na Solara też bardzo często próbował blokować ekspansję za pomocą proby, z tym, że Solar się trochę... O, ciekawe czy... Nie, chyba nie, nie było widać tego Stargate'a tak na 90%. No dokładnie, jest poza wizją. Pierwsza mapa, na której powiedzmy, że coś idzie w miarę po myśli trapa z tą blokadą. Natomiast Seral i tak z takich gier pamiętam, że no po prostu grał swoje. Jest trochę tam może minimalnie w plecy, ale nic wielkiego. Jeżeli chodzi o coś takiego, co można zrobić, żeby nas Protoss nie zablokował, no to albo 14, albo 15 hacza. Nowym graczom bym polecał na 14 robić tę haczerkę w ekspansji. No bo jak robimy, ją 15 droną, no to wtedy czasami bywa blisko. Czasami się może nie udać. Jest typowa taktyka ze strony Protossa, czyli dwa Stargate'y, już właśnie jest drugi na pasku produkcji, szybka trzecia baza, taki Skytos. Już robił coś podobnego, znaczy chwileczkę, czy to był trap teraz? Tak, trap na Solara, dokładnie to zrobił też na tej samej mapie. Z tym, że no zobaczymy, czy to właśnie będzie miało podobny wygląd, bo może tylko się zaczyna podobnie, a skończy inaczej. Już podwójne wojny się tworzą. Jestem bardzo ciekaw w ogóle, co Seral zagra. Czy będzie po prostu musiał reagować, czy inne coś. Znaczy, Hydra Link Bane to się wydaje najbardziej uniwersalny teraz na to, co zobaczył.
u Protosa. To jest Spire. Ja tak zastanawiam się już aż może za głęboko, co takiego robi Seral, bo możliwe, że zrobił Spire tylko po to, żeby Protoss go zauważył, ale z drugiej strony lepiej go mieć, żeby też robić koruptory bądź mutaliski jako odpowiedź na Voidreye. I do tego ten Infestation Pit najbardziej intrygujący. No nie, no chyba nie zrobi Sworn Hostów, no bo jak? Na Voidreye, na Zeloty z Szarżą, Archony też? Nie ma sensu. A trafić je w oczywiste rzeczy, czyli zeloty właśnie na szarże, archony i tak dalej, i tak dalej. Trochę Voidreyów jest jak najbardziej w porządku, fajnie, ale gdyby na przykład przyszło dużo hydralisków z... no, królowe też są grane, to wtedy same Voidreye sobie nie poradzą. No, jest potrzebne właśnie coś lądowego, coś mocnego. Seral ma już całkiem przyzwoitą ekonomię, może jeszcze ją bardziej rozwinąć i właśnie to czyni, bo dodaje kolejne drony na pasek produkcji. No pasywne pierwsze 7-8 minut, tylko drobne próby, żeby niszczyć drony. O i teraz jeszcze dwa kanony. Dobrze, dobrze. No tak się barykaduje i... za moment... będzie pewnie testowana ta defensywa przez Fina, ale jeszcze chcę poczekać Seral. 7 koruptorów. No ciekawe wyjście trapa, to może zaboleć, to może zaskoczyć. Takie niespodziewane zeloty z archonami, z voidami. Podobny ruch był w meczu z Solarem. Czy jakieś roacze, jakieś lingi, no niby z Seral... Wow, ile królowych. Okej, same królowe. Trochę lingów też jest. Plus jeden też, bardzo ważne do zerglingów się właśnie skończyło. No szanuję. Tyle królówek stworzyć. Zaskoczony jest Seral trochę tym atakiem. On ma mutalisków kilka u Protossa. Nie zauważyłem zupełnie. Ilu zelotów. No i zeloty to jest kara dla królowych. O tym mówiłem. Same wojny fajne, ale... no zaskoczył go trap niesamowicie. Ale to był... no takie kilka dron za dużo, wiecie. No to jest... to był detal. Ale brawo trap. Ugrał. Honora. Nawet Seral błędy popełnia i tutaj spenetrowana defensywa z pomocą zelotów. Brawo, brawo. Same królowe nie poszły. Brawo, brawo. Albo roachy, albo bejny powinien mieć Seral. Roachy, no roachy to by trzeba by mieć już troszeczkę. I wtedy by się obronił. Czyli na przykład jakby został na 75 dronach, a nie robił ponad 80. No to są takie detale właśnie na tym... najwyższym poziomie. Trochę za zachłannie, za chciwie. Naprawdę małe detale zadecydowały o tym zwycięstwie trapa, ale no trzeba przyznać, nie umęczył się. Seral teraz siedzi trochę tak, jakby był wkurzony. W dolnym prawym rogu mamy Fina. No nie udało mu się bez straty mapy przebrnąć przez playoffy. Kto wie, 12,5 tysiąca dolarów jest do wygrania. Trzy mapy musi wygrać trap, dwie Seral. I znowu będzie blokada. Haczerki. No, da się zablokować Seral, to już widzę. W górnym lewym oczywiście trap. No, jakby było 2-2, to by było piękne. No, Seral znowu próbuje tej sztuczki ze spawning poolem. I z haczerką. No, ciekawe, czy się nabierze Protoss. Teraz jest kluczowy moment. O mój Boże, i... ja nie wierzę. Ajajaj, no już się wpienił pewnie Fin. Mojego sztuczka za bardzo, chociaż... nie, nie, okej, nie zadziałała. Musi postawić gdzie indziej bazę. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Średnio zadowolony, widać, że też Seral był chyba przez chwilę. Proba zrobiła to, co miała zrobić, czyli właśnie przyblokowała trapa.
Nieźle ma to wyliczone, trap też. Seral z powrotem siada w sposób zaangażowany, a nie taki oparty, obniżony. Tak, teraz już przypomina siebie. Mogą jeszcze się zastanowić nad taktykami obaj gracze. Czy trap robi zelotę? Chyba go chociaż... Ciekawe, czy on go musi zrobić. Nawet nie mam pewności, czy bym robił tego zelotem. A trap? Trap go właśnie anulował, no właśnie. Dobra, czyli się zgadza ta wątpliwość. No tak, jest jeszcze taka opcja, że Zerg by w sumie zrobił 6 lingów z tego początku i wtedy trzeba mieć zelota, ale jak tylko 2 lingi, to na spokojnie. Można te 2 zerglingi wpuścić, nic się nie stanie złego. Ładny mikro Serrala z zerglingami. Jak najdłużej kręci się po mapie, po bazie Protosa. Po mapie Protosa. A to akurat ta mapa, ten plac boju, myślę, że całkiem dobry dla zergów jest. Trochę późnawa wydaje się, trzecia baza Fina. Ale nie no, w sumie tak, przy tym otwarciu to pewnie trochę inaczej się to wszystko układa. Z tego co widzę, też Stargate jest istotnie opóźniony przez pewnie też początek. Albo też trap nie chciał za bardzo się odsłaniać. Chce być taki technologiczno-tajemniczy. Cały czas się wpatruje w pasek produkcji, czy będzie ten ler, czy nie będzie, bo jak nie będzie, ja znam taką taktykę, którą już tutaj widzieliśmy, German Taxi. I kto wie, może ją zagra Serala, może i nie. Nie, robi drony, dobra. Respektuję, ale też to takie aż ciekawe, że trap tutaj tak wszedł. Ja nawet ładnie celował po dronach. 6. Nie było fatalnie. Seral ma tylko 35 do 42. No, tam rośnie jego liczba dron, zaraz będzie powyżej 40. No, jeżeli chodzi o trapa, to tak bym wróżył, że zagra jakiegoś chyba Archon Dropa. To może być też taki ogólnie atak Zelot Archon. To się też może udać. To bardzo nieudany nalot. Koreańczyk teraz też okazał minimalne niezadowolenie mimiką. Fatalnie stracić tak Oracle. No i już idziemy w kierunku, który właśnie bym tutaj prorokował, że trap będzie oszukiwać to, że zajmuje trzecią bazę, a w rzeczywistości spróbuje wyprowadzić jakiś lądowy atak. Różnie grają Protosi. Czasami nawet z tego, co teraz robi trap, i tak przechodzą w trzecią bazę i grają normalnie ekonomicznie, a te gatewaye to tak służą do dodatkowej defensywy, żeby właśnie German Tax nie zadziałał. Jest Archon Drop. O, i kolejne 4 gatewaye, czyli tak. Trap będzie mógł naprawdę mocno uderzyć. Już niebawem, ale Serral nie łyka tego jak młody pelikan, tylko robi masero uczy. Też chyba tak jakby chciał wjechać czymś mocnym, ale może to też dla bezpieczeństwa. No bo co, 6 minuta?
A Protoss nie ma kolejnej bazy, normalnie przecież koło czwartej. Tak dość późno to 5:10 zajmują Protoss, znaczy późno, wcześniej to było standardem. A jak już w szóstej nie ma tej trzeciej bazy, no to halo, coś jest nie tak. Robi Spinecrawlera. Seral. Nie no, on w ogóle się nie nabiera na tę sztuczkę. Pięknie robi Roachem. Pięć ekstraktorów jest aktywnych. Tak, tu będzie dużo zergów, tu będzie też oczywiście sporo Protossa. Ale nie mam pojęcia, jak ma się przedrzeć za chwilę trap. A takie jest jego założenie, nawet nie robi probek. O, Seral olinuje, okej. Królowe też będą, on może też tak wygrać. To jest ta pewność ciebie. To jest ta masa. O, ale chwileczkę, bo jest kontratak. O, ty znasz 8 zelotów i 2 archony. To się, ale to... A to jest ciekawe też, czy Seral specjalnie nie zamarkował tego ruchu, że niby atakuje, żeby właśnie taki warping tutaj ze strony Protossa się pojawił. Drony nie są specjalnie atakowane. Atak od przodu, atak od tyłu. Trap też pewnie uznał, że może lepszej sytuacji nie będzie. Może nie będzie lepszej okazji, więc próbujmy. Tylko dwie drony padły. Nie no. Nie daje rady sobie trap. O, jeszcze złapie mu Archona. Nie, na razie zlotek kliknął. Archon też pewnie zostanie dogoniony. Roachy są dość szybkie, no bo już mają to ulepszenie gotowe. Takie. O, jeszcze Immortal. Fatalny błąd, fatalny. Jak do tego doszło? Że z taką... No, o. Jakby stracił Prisma. To on nawet nie był tego daleki. A... Jakby go korosimy połączyłem. Z ogniem. Dwie proby padają. Znowu jest ta śmieszna sytuacja, w której Koreańczyk nie może nawet trzeciej bazy postawić na... Oho, na Fina. Podoba mi się, jak trap stoi, jak widły w gnaju, nic nie robi. Po prostu nie, nic. No bo to już nic nie da się zrobić, no. GG. No bezradność, to jest jedyne, co pewnie przychodzi trapowi do głowy. Po prostu wszędzie miazgunia. Lag mózgu, no. Też niektórzy tak to określają, jak ktoś tak przez chwilę ma zamysł. 3-1. Go. Wystartowaliśmy. To może być niestety ostatnia mapa. Oby jednak, jeżeli już ma być, to niech będzie bardzo, bardzo dobra. W górnym lewym rogu Trump, w dolnym prawym Seral. Jak na razie raczej krótkie były spotkania zawodników widocznych już na ekranie. Szybko, konkretnie do celu, po punkty. Nie ma czasu. Ale chociaż jedną właśnie grę, gdzie taki jest Sky, to sprawilny. Miliony karierów. Z chęcią bym zobaczył, że Seral też na to ma sposób. No, zapewne ma. Chyba jeszcze się próbuje troszeczkę tutaj narazić. Z danego złoża minerałowego tylko jeden robotnik może zbierać w danym momencie, nieważne czy nasz, czy wrogi. I dlatego na chwilę trap zaczyna zbierać kryształ i przestaje. Tak, żeby sam nie zebrać kryształa, no bo wtedy jak masz zebrany kryształ, to nie możesz zacząć znowu procesu wydobywczego. No i tak się zaczyna stopuje, tak żeby wrogi robotnik nie mógł przez tę chwilę zbierać. No i to tam trochę szkodzi rywalowi, ale nic dużego na tym. Na pewno nie należy się skupiać, jak się jeszcze nie jest takim, no przynajmniej jakimś masterem, grandmasterem. Najważniejsze, żeby dobrze taktykę u siebie wykonywać. No już eksploatowany jest gaz. Nie zwróciłem uwagi na jedną rzecz właśnie. Czy Seral teraz zrobił 15-14 haczy, czy trap tego nie blokował? Jakoś umknął mi ten mały fakt. Ale na pewno to jest przyjemne dla Fina, że właśnie może spokojnie ekspować po kolei. Bardziej komfortowy start dla niego.
po raz kolejny zobaczymy Stargate'a. Nie dziwne jest to zdarzenie, no bo przecież duża mapa. Też przez chwilę myślałem, że może jakiś Dark Templar build, ale gdyby po prostu łatwo na to przegrał trap, to na pewno byłoby to doświadczenie wybitnie nieprzyjemne. Są adeptki na drugą stronę mapy, to bardzo częsty ruch trapa, no i wielu dobrych protosów. O, i tutaj jak widzimy tymczasowo stoi proba w przejściu, żeby po pierwsze zrobić gateway, a po drugie nie dopuścić do tego, że wbiegną zerglingi, no bo w teorii teraz mogłoby ich tam sporo wbiec. To jest 3:30, tu się już kończy szybkość do lingów, niektórzy już by ją mieli, no i właśnie mogliby tak wbiegać. Ładne otoczenie, adeptka przytrzymana i można wracać do zbierania. A, zauważył Voidreya Seral. Już wierzę też przy okazji, że jest to Stargate. No, ale to, że wie, to jedna sprawa, czy nie odniesie żadnych obrażeń. O, wow, okej, okay, już wszystko wie, już wszystko widzi, już kontruje. Seral nie ucieka dronami? To mu się rzadko zdarza. Może chciał trochę zachęcić Oracle i przy okazji ją ubić. Oj, jak było blisko! Ta królowa z trzeciej bazy musiała uderzyć chyba tylko dwa razy. No i mamy znowu trzecią bazę, asymilatory tuż po niej. I do tego podwójny Stargate Voidray, czyli taktyka, która na Romanticide dała zwycięstwo trapowi. No, powtórzmy może to, pomyślał trap, skoro zadziałało, no to już jakby lepszego planu, pomysłu widocznie nie ma. Podwójne Voidreye jeszcze przyspieszane chronoboostem, tak samo proby. Szybkość do rączek, ekstraktory. Wszystkie ekstraktory zajął Seral, okej. Okay. No to wygląda, jakby faktycznie miała się odbyć w miarę standardowa gra. Albo te smurhosty. A, no, no, mogą być smurhosty, bo widzę trzy kolejne królowe. Razem z lokustami, właśnie roczami, rowerzerami robi się ich też całkiem niemało liczbę do leczenia. Ale nie, jest nadzieja, bo jest Hydraden. Czyli zmienia koncepcję na taką rozgrywkę Finn. Zamiast spajać to właśnie Hydry. No i to mi się podoba. Zobaczymy trochę inne rozwiązania. Hydraling Bane, o tak, to jest pewne, to jest mocne. Już widać, że Seral chce zrobić pewnie 75 dron, bezpiecznie, pewnie, o 80 może nawet. No nie wiem, czy bym, ale przecież nie no, może robić. My wiemy, że może teraz Seral może jeszcze nawet trochę zadronować, ale... Jest w tym jednak pewne niebezpieczeństwo zawsze. Chociaż nie no, jak jest kilka voidów... To tak, tak. Jak zagra bardzo zachłannie na początku, to może chyba coś takiego zrobić. No, on pewnie nawet wie z 50 razy lepiej, co może, czego nie może. Jeszcze kilka dron obitych. Sporo voidów potwierdza sobie zerglingami Seral. No, też tak ta Oracle zrobiła. 11? Wow, sporo. Coś dużo. Właśnie a propos sporów też to. Nie widziałem jednego naturalu, a to się rzadko Seralowi zdarza, że nie robi spora. Ale najwidoczniej może tak ma być. Dorabia drony.
trap bezpiecznie, pasywnie, podobnie jak na Romanticide. Ale jednak trochę inaczej, bo wtedy był ten push z Archonami, a teraz nie ma go w ogóle. I myślę, że to dobra decyzja, bo gdyby przyszedł, no to bez problemu by się Seral obronił. Są Bane'y na przeciwko Zelotom, są Hydry na jednostki powietrzne. On naprawdę te spory tutaj jakoś ewakuował. Albo gdzie indziej przekopał. Pamiętajmy, żeby Bane'ów nie eksplodować na takich budynkach, to się czasami niektórym może zdarzyć, ale nie, nie, nie. Skały to nie jest dobry pomysł, żeby zmarnować Bane'y. No już jestem ciekaw, czy znowu będą jakieś wielkie wjazdy Hydralink Bane. Seral takie rzeczy często na Protossów też grywa. No i do tego często dorzuca na przykład Baneling Dropa. O, ładnie. No, dobra defensywa. Dużo baterii, dużo kanonów. Podoba mi się to. Plus jeden do jednostek powietrznych zaczyna Protoss. Czyli może faktycznie kariery chodzą mu po głowie. Nice, zaczyna od Storma. O, i tak te Bane'y doszły w miarę do czegoś. Nie zostały po prostu zburzone. O, dobre, dobre splity. Bardzo dobre uniki. Ten ostatni Storm był bardzo dziwny, nie rozumiem. Co, co? Czy Trap siebie sztormuje? Tam Trap ma taką kontrolę, że on w Simsy to chyba na kierownicy gra, ale no nie można stormować własnych jednostek jeszcze dwa razy chyba. No dobra, idźmy dalej. Ale to było mega dziwne, potracił sporo Stormów. Musi się szybko jakoś zebrać w sobie Trap, no bo tak nie może być. Jeszcze jedno podejście Fina. Dużo Bane'ów, dużo Lingów. O, teraz tak, teraz Stormy siadły dość prawidłowo. Nieźle, nieźle. Aj, ale bateria jest potrzebna chyba. Ale tych Bane'ów się wylewa idealnie na potrzeby kontrowania Zelotów. Jest chyba przebicie, ale też kontratakuje Trap. Wysyła Seral w tamto miejsce trochę jednostek. Czy Fin będzie walczyć do końca? Dobry Storm, świetny Storm. I proszę. Trap się broni, Trap żyje. Jak transfuzje, czy utrzymają hacze? O, 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 jak blisko. Jeszcze jedna, aj, nie, nie zdążył. Albo nie było energii, albo nie kliknął. Wydaje mi się, że jedna królowa chyba miała transfuzję. Ale tylko jedna, możliwe, że też by nie wystarczyła. Brawo, Trap żyje, robi kariery. Chyba jedną grę zobaczę taką, jak chciałem. Ale też mnie dziwi, że Seral nie przychodzi w kolejne rzeczy, w jakąś inną technologię. No bo jak teraz do tej pory się nie przebił, no to dalej szanse trochę maleją. W końcu Hive, późny. To daje obiecującą pozycję Trapowi. Nawet bym chyba powiedział, że ma drobną przewagę, ale to tak zawsze jest grubymi nićmi tutaj, jak gra się z tym Zergiem. Teoretycznie idzie zgodnie z planem Trapa. Fin jak na razie się rozbija na defensywie. Ciekawe co zrobić. Czy to będą Vipery, czy Koruptory? Ciekawe też, czy on w ogóle wie o karierach, bo dawno nie wysyłał chyba zwiadu Overseerem. O, zaczyna się zbieranie karierów. Dziwi mnie, że plus 2 nie zakolejkował Trap, ale może chce już teraz atakować. Zaczyna się rozdzielanie hydralisków. Nieźle, nieźle. Oj, jest dużo, ładne szpagaty. Dobrze, ale nie no, lepiej dla Protossa. Doskonałe to są Stormy. No, Seral to chyba nie ma szans. Nawet widać, że skwaszoną minę właśnie zrobił. Ale strat, 8,5 tysiąca więcej u Zerga. Jeszcze zrobił kilka dron. Próbuję dalej Seral, ale... O, Sentry się nie zbudowała, ale co z tego, skoro proby też są niezburzone. No i w tym momencie kondycja Zerga, jak u Wiedźmina po chemioterapii, ani hydralisków, ani technologii. No może prawie limit zrobić.
O, inwestory też gra. I 9 dron. On naprawdę chce mieć gigantyczną gospodarkę, ale zanim ją zrobi... No to chyba Protoss już go pokara. W razie czego też pamiętajmy, że można schować High Templary do Warfisma. Nie no, wartość armii jest nieporównywalnie lepsza dla Trapa. Ale on wątpi w siebie. Trochę się wycofał, trochę przeszedł, tak? Jest jeszcze nie w 100% przekonany, czy powinien atakować. A my wiemy, żeby tę bitwę raczej wygrał. Ale może źle ocenić sytuację Koreańczyk. Wchodzimy, wchodzimy. Dużo królowych, ale co mogą królowe w obliczu karierów? Pięknie. Doskonałe wejście. Jako wcęgi w majonez i mamy 3-2. Nice. Trap zrobił to, na co liczyłem. Przeżył na czterech bazach wystarczająco długo, żeby zrobić flotę. I nawet Finn nie dał rady. No, ale też trzeba przyznać, że Seral bardzo, bardzo chciał skończyć grę w tym momencie. Coraz bliżej kolejnej przerwy reklamowej. Nice. Dobrze, dobrze. To może być oczywiście plan na kolejne mapy, z tym, że no Defaura jest dość łaskawa, jeżeli się bronimy. Chyba nawet bym zaryzykował, że to jest najprostsza mapa, żeby tak przy czterech bazach się przyczaić. Tak, tak, byłbym chyba tego zdania, no, że łatwiej niż na Dragonacie i na Romanticide. Przynajmniej mi jest prościej. Idziemy dalej, tak, za chwilę kolejna mapa. Ja myślałem, że to może zrobić. I nawet na pierwszy... Moja pierwsza myśl była, Seral na tej mapie to chyba zrobi 12 pula. Ale druga myśl to trochę głupie. I że lepiej byłoby zrobić 14 hacze i nie dać sobie zablokować jej. Ale w sumie Seral nigdy tak nie gra, że robi taką wczesną haczę chyba. No dobra, 12 pól. Drugi raz w tej serii stosuje Seral. Tej samej taktyki. Niby nie zalecają używać, ale... Ale tak naprawdę jak najbardziej można. Czasami nawet ludzie wygrywają 3 razy tą samą taktyką w pojedynku. No bo kto by się spodziewał? Wjeżdża trap. Sprawdza. Co my tu mamy? Ile tych lingów, ile tego wszystkiego. Królowa też jest. No i niebawem hatchery. Najbardziej by mnie urzekło, gdyby Seral zrobił właśnie Zergling Colina z proxy haczą w stylu Blaya. Haczą w barykadzie. To jest zadziwiająco potężne zagranie. To mogłoby się udać. Upewnia się trap, że jest ta baza, że drony nie jadą z zerglingami, bo czasami i takie śmieszne ataki niektórzy robią. A wtedy najlepiej się najprościej w pełni zablokować, ale też trzeba uważać. No i zaczynamy. Taniec szamana. 4 zerglingi już atakują gateway. To jest właśnie to, co zrobił Seral. Musiał minimalnie skorygować ustawienie swoich jednostek. Drogi zelota i bronimy z 4 probami. Ciekawe, czy Seral spróbuje wbiec, czy coś tutaj zrobić. Ładne mikro probami zrobił trap. Jestem pod wrażeniem, ale i tak zelotę urwał Seral. No teraz to musi uciekać, już za późno chyba. Nie, nie, nie. No to było dziwne nawet. Takie bym średnie powiedział. Jeden ze słabszych 12 puli Serala, jaki widziałem. Na ogół niszczy trochę ten dron. Co może teraz zrobić Seral? To szybko wbiec i zobaczyć, czy są robione kolejne adeptki. Zobaczył, że nie są. Czyli jest ro... Aha, w sumie Overlordem dokładnie to samo widzi. Tak, bez znaczenia. W sumie był ten Zergling. Ale coś tam jeszcze Seral cudował. Nie wiem,
jak na moje, to dobry początek dla trapa. Nawet jestem zdziwiony właśnie wyborem tej taktyki Fina, no ale to już mówiłem. Dyskusyjny shade trapa. Stara się stracić jak najmniej. No, 2 za 3. Powiedzmy ok. No i w ogóle nie jestem zdziwiony adeptkami. Na takich mniejszych mapach właśnie mogą być bardzo, bardzo mocne. Tylko w ogóle nie rozumiem teleportacji do przeciwnika adeptkami, żeby potem zagrać kolejne adeptki. To takie jest osłabienie własnego ataku, który za jakiś czas będzie, bo no, będziesz mieć mniej adeptek, które już padły. Więc to jest takie, bym powiedział, średnie znowu. Ale może uznał, że Seral się tam albo nie będzie spodziewał, albo był jakoś sobie ustawiony przez chwilę, tylko no ostatecznie to były jedynie 3 dronki. To niedużo. Ciekawe, czy Seral już w miarę właśnie wie, co tam się wyprawia u przeciwnika. Na pewno mniej podejrzewasz adeptki, jeżeli je przeciwnik stracił. No i zaczynamy. Zerglingi, karakany kontra adeptki. Królowe też oczywiście pomagać będą. No nawet spora robi Finn, żeby mieć odpowiedź na potencjalne Dark Templary, ale tych tutaj póki co nie zobaczymy. Trap zaczyna biegać tak trochę dookoła. O, zaczął Robo B i skasował go dosłownie po chwili. I znowu zaczął! No, decyzyjny jak kobieta wybierająca filma, tak to absolutnie nie powinno wyglądać. No może, może on go postawił tam, gdzie jest Overlord, tam gdzie, tak, może w pierwszej bazie, a teraz postawił drugi, żeby Finn tego nie widział. No ale dobra, skupmy się na adeptkach. Schodzi z rampy trap, do trzeciej bazy chce zajrzeć. O, bardzo dobrze, że zerglingi teraz tego nie łapią. Bardzo, bardzo ważne. W sumie to się obronił. Nawet na dobre nie wytestował tych adeptek w boju trap, ale też dzięki temu będzie mieć może mocniejszy kolejny atak. Pamiętam, że na jakiegoś zerga trap właśnie tak... To mógł być w sumie Solar. Ale zaskakująco mocne są te jego dwubazówki. No chyba, że zerglingi do niego biegną i mu zniszczą proby. No, ale to już kwestia niedopatrzenia się tam w barykadzie. Dobra. Warpism kręci jeszcze się w... No właśnie nie wiem, w którym kierunku najpierw leciał. W dół, teraz w prawo. Ciężko powiedzieć. Za chwilę będzie prędkość do niego i ta prędkość może też stworzyć kilka okazji. Też fajne zagranie trapa. A, Seral nie lekceważy i to szanuje. Tak, tak, tak. Nie ma co za darmo oddawać dron. Każda jedna jest ważna w takich scenariuszach, gdy na początku był 12 pól. Widzi to. O! To było bardzo dziwne. Trap chyba źle. Nie wiem. Jak on to wyliczył, że może strzelić. No nie strzelił. No, anulował strzał trap, bo wie, że straciłby Disruptora przed wybuchem, czyli w ogóle nic by nie zdziałał, jeszcze by jednostkę stracił. O, i chyba jest wyjście. 47 probek ja tu widzę. Czyli trap robił tylko wojsko.
już od dłuższej chwili. Trzecia baza była mistyfikacją. No i Protosa jest naprawdę sporo. Dobra, jest potencjał, jest szansa na 3-3. Kwestia kontroli jednostek jak zwykle na wysokim poziomie. O, Disruptory, czuję przed nimi respekt Seral. Czy się wycofywać, czy podchodzić, czy on strzeli, czy on nie strzeli. Świetnie trap. Tak psychologicznie zepchnął Serala. O, i niezła kula. Są też force fieldy, ale Bane'y, kilka z nich połączyło się z adeptkami. Czy będzie wyciągnięcie dron? Może tak, może nie. Jeszcze czeka Seral. Kula, kula, kula. Aj! Była to mocna kula. Chyba czas wyciągać drony, ale... No nie wiem, nie wiem, nie wiem. W zasadzie czego nie zrobi Seral, będzie źle. GG! Dał się nabrać! Nie rozumiem tej... z jednej strony decyzji na 12 pula, a potem niedociągnięcia. Nie sprawdził, nie upewnił się. Ja nie wiem, jak to trap robi, że on ma 3-3 z Seralem, ale ma. Well played. Brawo. Tak, kula dała fula jeszcze. Ruszamy. To jest decydująca, ostatnia, ostateczna mapa, która zdeterminuje zwycięzcę DreamHack Masters Last Chance. Kto zatriumfuje na około miesiąc przed Mistrzostwami Świata w DreamHacku? Czy będzie to Trap, czy będzie to Seral? Zaraz się dowiemy. No, dla mnie jest Trap naprawdę magikiem, który potrafi wszystko, nawet Bażanta z Kalesonu wyciągnąć. Jak? Nie wiem, ale no 3-3 z Seralem, cud. I to jeszcze takimi naprawdę taktykami. Wydawało się, że jest trochę bezradny trap. O, u Serala nasze FPS-y w kamerce spadły. Taki bardziej z przyszłości teraz się wydaje, albo przeszłości. Ale to może tylko chwilowe. Zobaczymy, co za build, co za taktyka. Na razie... O, no Seral ten, halo, była ten, przepraszam, 13 pylon, czyli trap chciał zablokować probką ekspansję, ale nie udało to się. Seral i tak postawił hacze. I to jest to, co moim zdaniem powinien Seral zrobić na poprzedniej mapie. A teraz będzie mieć presję, no na pewno niemałą. No ale jednak zrobił hacze tam, gdzie chce. Już jest nieźle. Koreańczyk na pewno trochę niepocieszony tym faktem. Bo to też jest inwestycja, to, że Protoss zrobił wcześniej pylona. To ma trochę później kolejnego robotnika. Ten robotnik też oczywiście nie pracuje przez długi czas, no bo jest zwiadowcą. Nie będzie mieć łatwo. Tak, 3-3 z Serralem i jeszcze do tego on gra Protossem. To jest dla mnie trochę niepojęte, ale... Ale no, można, można. Jeszcze jak. Jaką taktykę, jaką technologię wybierze Protoss. Seral wlatuje, jakby od razu chciał się dowiedzieć. Wydaje mi się, że trochę za wcześnie właśnie ten wlot wykonał Finn. Zaraz będzie przecież Stalker. Ale może jeszcze się zawróci, może jeszcze spróbuje spojrzeć. Nie, a tak jednak zaryzykuje. A nie, jednak nie, wycofuje. A bo on ma to chyba wyliczone, że Overlorda nie straci, natomiast Zerling biegnie. Tak, można powiedzieć, dziury nie zrobi, jak krew wypije. Zaraz będzie informacja. Jest informacja! Piękny ruch! Jaki mądry ruch, żeby tak tym Overlordem zagrać, że a, chodź tu, jestem tutaj, a tak naprawdę Zergling wymanewrował. Perfekcyjny początek dla Fina. Po pierwsze, ekspansja jest tam, gdzie ma być, a po drugie ma informacje zwiadowcze na temat rywala. To są te detale jak na razie. Uuu, on źle ucieka tym Overlordem. Stalker by go dojechał, ale trapasz tak daleko nie biegnie. Voider już leci w okolice godziny drugiej. Jest
trzeci Nexus, bardzo wcześnie postawiony. O, Seral robi szybkość do Overlordu, żeby mieć absolutną pewność, co takiego przygotowuje jego przeciwnik. Goni Voidray tego Overlorda biednego i chyba dogoni, chociaż tak, chociaż, nie no, musi, tak, jest złapany Overlord. Do końca go ścigał, do końca go gonił. Kombinuje Seral, jak tu wbiec, jak tu się czegoś dowiedzieć. Ale nie ma łatwych informacji. Szczerze mówiąc to... A nie wiem, czy on szybko... Aha, bo to może być Germantaxi. Nie, to nie jest Germantaxi. To nie jest ten build, bo miałby szybciej Roach Warren. To musi być coś innego. No ja strzelam oczywiście, że będą to Roach... Tam są hosty. Trap kolejny raz gra te dwa Stargate'y, bo to jest jedyna taktyka, która w miarę działa. Nie chcę ryzykować przesadnie Finn. Jak na razie dronuje. Oj, to jest bardzo cenny Overlord. On właśnie potwierdzi Seralowi, że to są dwa Stargate'y, że są też kolejne Gateway i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważne info. No już w zasadzie wie. Więc próbuję uratować Overlorda, ale to daremne. On jest dalej wolniejszy, nawet z ulepszeniem do prędkości od Voidraya. No ale już Overseer jest na przykład dużo szybszy. Spogląda trap. Oracle jest takim odpowiednikiem, powiedzmy, w tej sytuacji Overlorda, czyli ona się też próbuje dowiedzieć, co takiego planuje Zerg u siebie. Wszystkie ekstraktory zajmuje Seral i chyba teraz będzie kolejna baza, tak jest. Ja bym z ogromną chęcią zobaczył znowu ten timing Voidray Zealot. To było bardzo mocne. I Seral znowu zrobi Hydra Link Bane. Super. To było mocne, ale się nie przebiło przez defensywę Protossa i będzie powtórka z rozgrywki. To mega ciekawa sprawa. Sytuacja wybitnie napięta, ale zawodnicy nie dają póki co po sobie poznać. Ale ja widzę, że walczą o wszystko, co tylko da się walczyć. I znowu zwiat wykonuje... O, zwiat, tak, i nawet nie tylko zwiat. Seral tylko jedną dronę sobie dał ubić. A jednak dwie. Mamy Storm w drodze, czyli to nie będzie ten timing push z Archonami, no bo przecież są Hydry, okej, okay. Czyli taka jest reakcja Trapa na taki scenariusz. No po prostu będzie próbował defensywy, ale uwierzcie mi, że na tej mapie cztery bazy obronić przed takim atakiem Serala. No chcę to zobaczyć. Czy on da radę, czy nie da rady. Voidray oczywiście muszą pozostać przy życiu, one teraz pełnią rolę tak trochę immortali, trochę takich właśnie jednostek, które robią konkretne obrażenia. 82 drony u Fina. W tej rozgrywce, to jest arcyważne, nie było tak jak na DV-rze, że opadło 10 dronek od Oracle, czy tam koło 10 dronek. Tutaj padło ich zdecydowanie mniej, więc Seral ma dużo wcześniej, dużo mocniej rozwiniętą ekonomię. O, ale tutaj jest królowych. To jest też potężna siła. Zarówno obronna, jak i ofensywna, o ile będzie chciał takie coś zrobić Seral. Ciekawe, czy zaatakuje, czy jednak będzie wolał się bronić. Też zastanawiam się, czy on specjalnie zrobił tak późno ulepszenie do zerglingów. Bardziej skupił się na hydraliskach. Musi dużo kanonów, dużo baterii zrobić trap. On o tym wie najlepiej. Zergi nadchodzą. Ale ma High Templarów. Nawiasem mówiąc, to jest chyba właśnie już ósemka. A i nie wiem, czy dobry Storm. Przecież transfuzje mogą to też trochę podleczyć. Królowe idą. Wielki atak Serrala. Skały poszerzyły pole, na którym może stanąć swoimi jednostkami Finn. Dyskusyjne cały czas te Stormy. Tak próbuje ukąsić, może zachęcić jakoś przeciwnika Trap, ale nie było to zbyt skuteczne.
Przede wszystkim mało obrażeń zadanych. O, jeszcze wysłał trochę seral jednostek na lewą stronę mapy, żeby kontratak nie zaatakował jego gospodarki. 13 kolejnych bainów na pasku produkcji podchodzi. Już swoim wielkim wojskiem Seral z lewej Królowe, z prawej Hydry, cały czas środkiem Bane'y. No i chyba się doturlają do Hightemdarów. Teraz jeden Bane'ik uderzył, drugi już nie zdążył, bo są Archony. Nie no, wylew jest konkretny, skończyła się super bateria. Może tego pylona jakoś namierzy, a może i nie. Teraz dużo zelotów i Seral natychmiast się wycofuje, bo widzi, że nie ma co, nie ma jak. No jestem w szoku, jak teoretycznie łatwa była to obrona. Oj, potrzebuje Bane'ów. Bez Bane'ów tyle zelotów go po prostu rozszarpie. Ale nie, trap się cofa, bo wie, że właśnie pewnie już kilka z nich ma przygotowanych. No jestem pełen podziwu dla defensywy trapa. Kariery na pasku produkcji. Czy to będzie powtórka Defaury? Seral wie, że czas goni. Zegar tyka. Są kolejne stormy, ale już nie tak duże jak przy poprzednich bitwach. A limit Serala wydaje się podobny, chociaż teraz bez królowych. O, bardzo ważne jest zerglingi, żeby zniszczyć struktury defensywne, ale Seral też chyba zamierza podejść od innej strony, żeby właśnie nie kopać się z kanonami, nie kopać się z koniem, tylko zupełnie inaczej to rozegrać. Świetny szpagat Bane'ami, tak żeby nie stracić się od Bane'ów, ale teraz mocno obrywają Hydry. O, jest ładny doskok i teraz czy uda się Bane'ami zadać jakiś bardzo mocny cios? Nie, nie bardzo, niekoniecznie. High Templary faktycznie nie mają osłony, ale dalej są w pełni funkcjonalne. Seral się znowu wycofuje. O, ciężko, ciężko. 6 probek pękło, ale to nie tak wiele. Czy mi się wydaje, czy już 2 kariery wyleciały? Czy je... A nie, on chyba skasował kariery, żeby mieć kasę na defensywę. Tak, 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 dokładnie. Bo one już powinny być dalej. A nie, jednak są, wow, okej, okay, ale czemu one poleciały najpierw na lewo? Jak szybko je zbudował trap, to jestem aż zdziwiony, cały czas atakuje go zerk. Boże, chyba Seral trochę spanikował, no bo widzi, że już są kariery, a przecież to już tylko krok od tragedii. No nie wierzę, trap może to wygrać. Trap może to wygrać i chyba właśnie to robi. Nie, 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 nie wierzę, Koreańczyk zwyciężył ten turniej. I to z Seralem, który jak młody bóg przecinał Terran. Ale Protost! Jeden Protost wystarczył. Nie. I to w erze Terran. Nie. Bo ja nie wierzę. Trap też nie wierzy. Tam zniknął na chwilę niestety z ekranu. Co się stało? Po prostu Trap zrobił pułapkę, którą wpakował się Seral zbyt wiele razy. Wybraniec, no jak Neo w Matrixie. Szok, niedowierzanie. Brawo, Trap, ale no... No to załatwił Protosom teraz. Trap udowodnił, że nikt nie umie grać Protosem, a nie, że Protos jest słaby. Ja myślę, że Seral tak trochę sam przegrał niektórymi wyborami ten finał. Tym 12 pulem na Submarine. Tymi niektórymi Hydra atakami właśnie. Ale to, kurczę, powinno chyba zadziałać, a to nie, tu bateria, tu kanon, tu to, tu, ale też tyle stormów było, wydawało się źle rzuconych, ale jeszcze miał kolejne i tak jakoś siadło. I kurczę, no mega dobrą defensywę ma Trap, tak aż mi się stat trochę przypomniał, ale nie wiem, czy Trap tego nawet jeszcze lepiej nie wykonał. Nice. My goodness, Trap, congratulations, oh my goodness. I cannot even believe what I saw, we were talking about it just now, but... I can't overstate how impressive what you just did is. We mentioned it prior to this series that Seral was and has been an extremely difficult opponent for you. 8 times you faced him, 8 times you lost. You said it yourself that he would be a difficult opponent. How much more does this championship mean to take down an opponent like Seral, to get revenge on him? What is going through your head? 네, 일단 우승 축하드리고요. 그 결승전 전에 얘기했듯이 세라 선수랑 8번에서 8번 다졌어, 이 이전까지는. 그래서 이렇게 결승전이라는 중요한 무대에서 드디어 복수해니까 소감이 어떤가요? 2세트 질 때만 해도 진짜 세라 선수가 잘하기도 하고 그냥
항상 지듯이 그냥 결승전에서 또 지는구나 이런 생각이 좀 들었었는데 막상 이렇게 풀세트까지 가서 이기니 극복을 하니까 진짜 좀 신기해요. Yeah, so around game two, he was thinking, man, Cyril really is good, and I guess I'm gonna lose in the finals like I always do. But yeah, he persevered and won in 7 games, and that's just kind of like, it's a really, like, just a new feeling. You showed such mental resilience, even from the viewer's perspective, after you lost map two, it was looking like it was just gonna be a Cyril win. Tell us what was going through your head and how were you able to still maintain your performance to pull back even when the cards were stacked against you like that? 사실 그 시청자 입장에서도 연기까지만 봤을 때아 차라리 무난히 이기겠구나 이런 생각이 들었는데 그때 어떻게 멘탈을 가다듬고 끝까지 잘 싸울 수 있었나요? 솔직히 2세트 지고서 그 12모 시작했는데 졌잖아요. 그래가지고 좀 프로들끼리 할 때는 솔직히 12모 했는데 제가 빠른 서치를 하면 그냥 이겨야 된다는 생각이 있는데 지니까 좀 자존심도 너무 상하고 그런 거예요. 근데 그냥 게임이 남긴 남았으니까 그냥 준비한 대로 그냥 최대한 해보고 그냥 지더라도 잘 싸우자 그냥 이런 생각으로 했고 또그 라이트 쉐이드에서 예언자 컨트롤 하는데 예언자 컨트롤이 안 되는 거예요. 아 그래가지고 그냥 공허 포격기만 써야겠다 이런 생각으로 했는데 그게 잘된것 같아요. Yeah, so speaking about that second game on Jagannatha, so Cyril went for the 12 pool, right? And he scouted it. And in that kind of situation, in a game between pros, you're really not supposed to lose. So the fact that he lost to that after scouting it just really hurt his pride. But you know, he knew there were games ahead, so he said, you know what, I'll just there's games ahead, I'll just play, and even if I lose, I'll just try to, you know, play my best. And man. And on Lightshade, his Oracle control, it just didn't go that well. So after that, he said, okay, what is it? I'm gonna stop using Oracles. I'm just gonna play Voids from here on out. Kev, I know you probably have so much to ask as a fellow Protoss player yourself. I'll let you kick things off here I actually feel like they already covered a lot of it, of the things that I wanted to ask. And obviously, we first. heard a little bit about the mindset too, but could maybe ask a little bit about like his thoughts going into game seven. Obviously, in the first game, he died against what we call the German taxi build. The second game, Roach Swarmos, two very common strategies. But he looked fantastic against the Hydra Link Bane stuff that we saw on Death Aura. When he realized that it was going to be Hydra Link Bane again in game seven, did he have the feeling like, I've done this before, I can do it again? And like, when did he truly start believing that this was actually going to be his tournament victory? 그래서 그첫 번째 그 1위 경기에서는 약간 그 세랄의 좀 중반 타이밍 공격에 당했는데 근데 또 5경기에서 세랄의 힐링링 조합을 맞고 이겼고 그래서 7경기 들어갔을 때 세랄이 아 다시 힐링링으로 뚫기를 시도하는 거 보고 그때 아 막을 자신감 있었나요? 그리고 언제부터 아 내가 이기겠구나 우승하겠구나 생각했나요? 솔직히 제가 제일 걱정하는 거는 퀸 많이 뽑고 힐링링이 아니라 그 바퀴 개멸충 러쉬 오는 타이밍이 가장 무서웠는데 또 그거를 세라 선수가 쓰지 않아 줘가지고 그래서 기회가 생긴 것 같고 힐링링 상대로는 자신 있었어요. 자신 있었는데 그리고 그 마지막 경기에서 이제 우주모함 이제 2기가 딱 뜨고 나서 세랄 선수가 급하게 들어오는 거를 이제 폭풍으로 맹독충 엄청 잘 잡았을 때 그때 이기나라는 생각이 들었어요. Okay, yeah, so he says the thing he was the most worried about was Cyril getting a bunch of queens and, you know, trying to go for timing with queens, roaches, and ravagers. And actually against, you know, the Hydraling Bane style, that he was kind of confident against. So he feels, he thinks that was an opportunity for him that Cyril went for that combination instead of the queen, roach, ravager.
Mm-hmm. And the last game, when he had a couple of carriers out, and Zerl was kind of, he went for sort of like a last ditch attack, and his storms hit on the Baneling as well. That's when he thought, okay, I got this. Awesome. Well, I just want to say thank you for giving all the Protoss players hope out there, and congratulations. 네. 아, 모든 프로토스 선수들한테 희망을 줘서 감사합니다. Dear Dragon, any questions? Yeah, I have a related question to Roddy's shout out, which is we're talking about how you were the only Protoss player in the round of 8, and I feel like there's been some people who say like, "Oh no, Trap is really good, but Stats is like the best Protoss player in the world." I don't think anyone can argue anymore. You're the best Protoss player in the world. Do you agree with that? 사실 지금 이전까지는 그 조성호 선수가 아무리 잘해도 그 김대엽 선수를 더 높이 평가하는 팬들이 많았어요. 근데 사실 이 시점에서는 뭐 반박할 수 없는 언탑이다. 본인 스스로도 그렇게 생각하나요? 이번에도 유일한 프로토스로 남아서 우승까지 했으니 좀 그냥 객관적으로 봤을 때도 제가 그렇다고 생각하고 그렇지만 또 이제 대엽이 형이랑 성욱이 형도 굉장히 잘하는 선수이기 때문에 항상 보면서 이제 배우고 있거든요. 이제 그 형들 게임 하는 거 보면서 배우고 있고 그래서 저는 앞으로도 더 잘해주고 싶어요. Yeah, so he says, yeah, coming up as the only Protoss player from the quarterfinals and winning, so he thinks, yeah, now objectively speaking, he has to be the number one Protoss player. But still, like, Stats and Zest, you know, they're also very good players, and they're guys he's always watching to try to learn from. So yeah, he just wants to get better in the future. Trap, it's just been amazing watching your journey as a StarCraft II player. You've been around since back in the CODES days of 2012, and even just looking at the journey you had in 2020, we saw you make the grand finals several times. You got second place both times. And then finally, we're seeing you able to get that first place. We saw you first do it at the GSL Super Tournament where you became champion. And then once again, here at the Last Chance Tournament, it looks like the future is looking so bright for you. What are your thoughts on where you want to keep going in the future? 이전까지는 좀 그 결승전 가면 많이 지고 좀 안 좋은 라인이랑 엮이게 되었는데 또 근데 최근에는 그 여러 대회 뭐 NEXT 대회나 슈퍼 토너먼트나 그리고 이번 리맥까지 연속으로 우승을 많이 했어요. 그래서 아 뭐 제가 지금 질문의 취지를 이제 봤는데 어떤가요? 네. 기분이 우승자다. 소감이 어떤가요? 소감이요? 네. 아 그게 그 참 결승 가서 준우승하는 것도 솔직히 잘한 거긴 한데 좀 그래도 가서 맨날 지니까 아쉬운 마음이 있었는데 신기하게도 최근 들어서는 우승도 계속하고 그래서 너무 기쁘지만 저도 더 큰 대회에서도 우승을 하고 싶은 마음이 있어요. 뭐, GSL이나 아니면은 월드 챔피언십이나 네. 그런 욕심이 있어요. Yeah. So he says, yeah, I mean, getting second place in tournament, you know, that's a good result too, you know. That is a good result. But obviously, you know, he felt bad in the past though because he couldn't get the championship. So nowadays, yeah, he's happy that he's just starting to win these tournaments. But right, what he wants to do is he wants to start winning bigger tournaments, whether that's GSL CODES or the IM Katowice, the World Championship. And Trap, I'd be remiss if I didn't give you the opportunity to say something to all of your fans. You have some longtime supporters like Gemini. I'm sure you have some new fans that are on your side after watching you take down Cyril today. So last words for your fans. 그래서 마지막으로 뭐 제빈이를 버릇해서 팬분들이 많은데 그 지금까지 계속 응원해 주신 팬들한테 한마디 해주세요. 항상 응원해 주셔서 감사하고 프로토스 항상 대회에서
맨날 우승을 못 해가지고 좀 제가 저도 맨 그 중에 한 명이었고 맨날 결승까지 가가지고 다른 종족한테 맨날 지니까 그래가지고 좀 우승하고 싶었는데 우승하게 돼서 기쁘고 팬분들한테도 앞으로도 더 열심히 해가지고 좋은 경기 보여드리고 싶고 앞으로도 더 응원 많이 해주세요. 감사합니다. Yeah, so he says thanks to all the fans for cheering for him. And you know, in the past, he just felt bad because as a Protoss player, he was just one of those guys who got to the finals only to get shut down by players who played the other races. So he's really happy to win. And yeah, he wants to keep playing good games for fans. So keep cheering for him, man. Thank you so much, Trap, and congratulations once again. 수고하셨습니다. 아, 감사합니다. 수고하셨습니다. Bye-bye. Thank you. Piękny wynik i na pewno zaskakujące zakończenie, a wydawało się, że Seral po prostu go tak zgładzi w tym finale. A tu nie, tu dalej Protossy mogą coś robić. Także Trap chyba faktycznie wskoczył na miano najlepszego Protossa świata, przynajmniej na jakiś czas. No i głodny jest dalszych sukcesów, między innymi chciałby wygrać Mistrzostwa Świata w Katowicach, czy gdzie to tam będzie, bo to ma być w jakimś europejskim studio pod koniec lutego. Fajnie, fajnie. Świetnie się komentowało ten turniej. Bardzo zacne playoffy, no ćwierćfinały kapitalne wszystkie, półfinały, przepraszam, półfinały też było na co popatrzeć. No i finał. Seria dla mnie niespodzianek. Ale no cóż, niezły był to turniej, czy tam wspaniały był to turniej, nie zapomnę go nigdy. GG. I dziękuję za oglądanie.